Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pracujemy na powierzchni kopalniakowej. Drewno S10. I u nas wygląda to tak, że wcześniej sobie podciągamy na takie sterki. Wiadomo, jest tu już pomieszane trochę, bo to co pójdzie w kłodę 2,5-metrową jest nieodbierane, tylko to co się nadaje, co mieści się w normie. No to tak wygląda. Ściągamy dzisiaj L-ką jedną na dwóch pracowników. Która tu też nadciąga już. Tu sobie zabraliśmy to co było odebrane. Teraz zapniemy to co jest, co idzie na metry praktycznie na kłodę. Tak widać, tam mamy, tam jeszcze mamy. Ogólnie powierzchnia ma chyba z 3 hektary. Około 3 dni nam zeszło, żeby to poderwać wszystko na te sterki małe. Dzisiaj wyciągamy, w dalszej części tam są szyny, dęby i jeszcze nie wiadomo co. Drzewo zapięte. I jedziemy na skład. Dobrze, trzeba iść teraz odpiąć. Ok, drzewo odpięte. Teraz trzeba to porównać i zanudłować. Widzę jak tutaj inny woli podnudłować. Ta L-ka jest z oryginalnym pługiem, czyli od 80. No i to jest niebo a ziemia w porównaniu do pługa z 81.
który mam zamontowany ja przy swojej jajce. Chętnie bym się zamienił za oryginał z 80, żeby był niepołamany, niepokrętany i tak dalej. No to co, jedziemy? Jedziemy po następne kopalniaczki. Sobie trochę porównać, żeby życie ułatwić. Żeby się porozsuwało. Okej, teraz zapinamy i zaraz wracam. Pozapinane, jedziemy dalej. Także, tak widzicie, dzisiaj nasz dzień pracy tak wygląda. Ściągamy z jednego punktu do drugiego. Trzeba uważać, bo może się złamać. Zwłaszcza, że to jest podsuch tamten drugi. Zrobię kółka, o. Tak mówiłem, niestety, ale to i tak idzie w metr, więc nie ma bólu. Gorzej by to był odebrany kopalniak. Sobie zaraz przystaniemy, odepniemy i podciągniemy tam z drugiej kubki. Jeszcze, bo nie masz czym jechać. Parę sztuk. Na trzech w sumie linkach, ale jeszcze jedna jest do odratowania, tylko trzeba będzie przepiąć. Pewnie ktoś powie, że o, tak blisko idziesz, niezbyt bezpiecznie i tak dalej, ale po prostu robi się już szmat czasu
i wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Zwłaszcza też, że ja sam zapinałem te linki, więc wiem, że się nie odepnie i krzywdy mi nie zrobi. Dobra, dopniemy tutaj. Chwila przerwy. Coś ostrości nie może złapać. Dopięliśmy. I jedziemy dalej. O, efekt wcześniejszego złamania. Po suszy. No jeśli zaciągniemy na miejsce docelowe, bo jedna linka nam została, ale nie ma za bardzo co zapiąć. Także jednak mamy coś zapiąć. Jak to mówią, co dwie głowy, to nie jedna. No. Pozbiera się wszystko od razu. Tamta nam wcześniej spadła. Jednak zawierzchołka i poprzez linki to spadają. No ale cóż, pilarz nie zawsze da radę uciąć, żeby wszystko było za odziąki, a trzeba sobie radzić. Zwłaszcza, że chłopaki pchają tyczką kierunkową, ale to wiadomo, jak to na kopalniaku, no są różnie ukształtowane kopalniaki, więc i są i w tą stronę, i w tą nachylone, i nie da się wszystkiego przepchnąć. Choćby dwoił się i troił, po dwóch pchali, to nie ma opcji. Idę to podpinać, zaraz wracam. Dobra, dwie idą do przodu, reszta odpięta. Powiem wam historię tego ciągnika. Ten ciągnik jest od nowości w Polsce. Zakupiony był przez nadleśnictwo miejscowe. No i myśmy go odkupili od nadleśnictwa po zmianach ustrojowych wprowadzeniu przetargów już do
przetargu, no to mnie wcześniej to było trochę na zasadzie, że dawali pracę po prostu tylko na samą zrywkę, co inne było wykonywane, a to dłuższa historia. W każdym bądź razie mamy w Polsce nowości, my ją mamy już od 95 roku. Mój tato na nim jeździ, prawie od nowości jeździ. Także dużo elementów z niej tu są w oryginale. Tak, widzieliście tą osłonę boczną silnika, też jest oryginalna. No wszystko tu jest z niego, co było od nowości. Właśnie mosty, nie mosty, chociaż już mosty to są już w opłakanym stanie, puszczają nam. Ale ta Elka wyciągnęła, nie wiem, nie chcę tutaj prorokować, ale pewnie z 1 000 000 kubików. Przez, ona jest z 80 roku, więc 1 000 000 mogła wyciągnąć. Znaczy, że dawniej to nie stała w ogóle, tylko ściągała na okrągło. Teraz to więcej stoi, jeździmy tym drugim, jest w lepszym stanie technicznym przede wszystkim. Chociaż w tym ciągniku w tamtym roku zrobiliśmy kapitalny remont silnika, bo już wymagało. No nic, jeżeli wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Tak jak mówię, że będzie niespodzianka, będzie nowy nabytek, tylko nadal na niego czekamy. Mam nadzieję, że już w tym tygodniu przyjedzie. Pozdrawiam, cześć.